Jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, miał znakomite sytuacje, nie ukrywajmy, zabrakło mu też troszeczkę koncentracji, w pewnych momentach też siły, no i szczęścia. Bo jednak strzał w poprzeczkę był genialny, a niestety zabrakło mu mimo wszystko szczęścia. Także też sporo się napracował, więc na pewno dobry, nawet bardzo dobry występ. Trzeba powiedzieć, Łukasz pisze, który się zmagał do samego końca z problemami zdrowotnymi. Jeszcze nie wiadomo było, czy zagrał dzisiaj kapitalne spotkanie. Musimy to podkreślić, bo widzieliśmy po raz kolejny kompletnie niewidoczny Ronaldo. Widzieliśmy, jak znakomicie już prawie krótko przed końcem spotkania sam wygrał z nim tak bardzo ważny pojedynek w momencie, kiedy Ronaldo się rozpędza. To też świadczy, że pomimo tej kontuzji daje naprawdę mnóstwo drużynie. Jeżeli chodzi o Kubę, Kuba no znakomicie asekurował również Łukasza, więc wiadomo, ten pierwszy mecz spowodował, że więcej drużyna Dortmundu musiała pracować w defensywie, także też była bardziej skoncentrowana na tych założeniach taktycznych w defensywie. Kuba też to robił, wywiązał się znakomicie, a widzieliśmy, potrafił się też podłączyć do akcji ofensywnej. Ta drużyna, i to nie boję się powiedzieć, jest w stanie zagrozić Bayernowi, bo poczekajmy jeszcze jutro, cuda się zdarzają, ale nie wydaje mi się, żebyśmy mieli jutro cud w Barcelonie. Myślę, że Dortmund przez ostatnie dwa lata pokazał, że jako jedna z nielicznych drużyn potrafi z Bayernem wygrywać i wcale nie stoi tutaj Borussia na straconej pozycji. Myślę, że ta krótka ławka rezerwowych to troszeczkę jest ból głowy trenera Kloppa, ale myślę, że również wszyscy piłkarze będą na ten finał zdrowi, to będzie wszystko okej. Borussia zasłużyła na ten awans do finału ze względu na to, że patrząc na ten dwumecz, to włożyła zdecydowanie więcej sił. Pomimo tego, że w końcówce miała sporo szczęścia, było sporo emocji, ale ten pierwszy wynik też spowodował też takie spotkanie. Wydaje mi się, że również mogłoby to inaczej wyglądać, ale gdybamy teraz, w momencie, kiedy Real by w początkowych minutach strzelił bramkę, ale również Borussia miała w drugiej połowie swoje sytuacje i to bardzo dobre sytuacje, których nie wykorzystała, więc patrząc tak obiektywnie, myślę, że lepsza drużyna awansowała do finału.